Jak dobrze wiecie, poleciałem do Mumbai śladami pewnej bollywoodzkiej gwiazdy, aby zweryfikować, czy tą bollywoodzką gwiazdą naprawdę jest. Wydawało mi się, że na tym polega dziennikarstwo, żeby polecieć i sprawdzić, spytać na miejscu. No i zacząłem tak weryfikować Natalię Janoszek. Muszę przyznać, że wnioski są dla niej druzgocące. To w ogóle słowo, które nie oddaje stanu faktycznego. Druzgocące to mało powiedziane. No w każdym razie chciałem to wszystko opublikować, a dzisiaj dostaliśmy pismo z sądu, że publikować o Natalii to za dużo nie możemy, bo ona tego zabrania. Ja to pismo chciałem wam pokazać, przeczytać. Otóż sąd postanowił udzielić powódce Natalii Janoszek zabezpieczenia poprzez zakazanie pozwanym, czyli kanałowi sportowemu i mnie osobiście, publikowania na kanale internetowym oraz na kontach prowadzonych przez pozwanych na Facebook, Instagramie, Twitterze i TikToku oraz we wszystkich programach nadawanych przez kanał sportowy Krzysztofa Stanowskiego oraz innych podmiotów, których właścicielami lub współwłaścicielami są pozwani, informacji na temat powódki w zakresie zmyślenia przez nią kariery zawodowej. No to całe szczęście, to się cieszę, że nie będę musiał publikować informacji, bo nawet bym nie chciał, o zmyśleniu przez nią kariery zawodowej. Natomiast chyba wypada podać informacje o jej karierze zawodowej. Po prostu. No, wydaje mi się, że to w żaden sposób nie będzie naruszało tego postanowienia. Zmyślenia przez nią życia. Tego nie rozumiem. Natalia Janoszek żyje. Jakby to już by był za gruby przekręt, gdyby ktoś uznał, że jej nigdy nie było. Więc ja się do tego nie posunąłem i nie będę się posuwał, więc ten punkt nie jest w żaden sposób problematyczny. Uważam, że Natalia Janoszek istnieje, więc luz. Oszukania przez nią opinii publicznej w sprawach związanych z jej karierą zawodową lub życiem. No, nie będę publikował informacji o oszukaniu przez nią, tylko co w zasadzie? Tylko o tym, jak wygląda jej prawda versus moja prawda. Jak różne można mieć postrzeganie tych samych zdarzeń. Nieuczciwego zdobycia przez nią popularności w mediach. To też nie tak. Dlaczego nieuczciwego? Po prostu wykorzystała głupotę mediów. Wiele osób to robi w Polsce. Wykorzystuje głupotę mediów. Postaram się nie naruszyć tego punktu w żaden sposób. Posiadania przez nią nieprawdziwych followersów na Instagramie. Nie, followersi są prawdziwi, na przykład są to boty. Taki bot jest, dlaczego jest nieprawdziwy? No przecież ktoś go zaprogramował. Przedstawiania przez nią w mediach swojego nieprawdziwego życiorysu. No nie, no ja przedstawię prawdziwy, to chyba okej. Okay. Bezpodstawnego wykreowania się przez powódkę na gwiazdę bollywoodzkiego kina. No tu mnie mają. Postaram się z tym jakoś zmierzyć. Czekajcie na najbliższe bollywoodzkie zero, może nie najbliższe, będą 3 odcinki, jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, ale czekajcie na wszystkie. Nie wiem w jakiej kolejności będą wypuszczane, czy ten o Natalii będzie pierwszym, zobaczymy. Natomiast możecie być pewni, że w ten czy inny sposób materiał o Natalii Janoszek się ukaże i będzie to materiał przynajmniej dla mnie wstrząsający, bo to jest to, co w pierwszym, tylko razy 10 albo razy 100, więc warto chwilę poczekać. Swoją drogą szanuję sąd za tak szybkie działanie. Rzadko się to w Polsce zdarza. Tutaj perfekcyjna robota. Stop cenzurze prewencyjnej. Jeśli ktoś sądzi, że zablokuje mi usta, no to nie zablokuje. Tylko mnie, droga Natalko, motywujesz, bo ilekroć czytam, jaka ty jesteś biedna, pokrzywdzona i że pękasz psychicznie, to ja wtedy sobie myślę, kurczę, może to słowo zmienię na inne słowo. Może jakoś powiem to samo, ale łagodniej. Ale ty sprawiasz, że nie dość, że nie powiem łagodniej, to jeszcze bardziej mi się chce drążyć te historie, w których uczestniczyłaś. Dużo, dużo tego się ostatnio pojawiło. Nie jestem pewien, czy chcesz to oglądać. Ale pozdrawiam. Mój operator Adam mnie właśnie poinformował, że filmik powinien mieć 8 minut, aby miał monetyzację, żebyśmy na nim zarobili. W związku z czym przez najbliższe
ileś tam 10 sekund. Pokażę wam zdjęcia wszystkich napotkanych przeze mnie Hindusów, którzy znają Natalię Janoszek.